Tak się prezentuje na razie. Co sądzisz? A tu jest ten popcorn. Tylko, że on jest w niektórych miejscach taki właśnie spalony trochę. Jakiś taki. Ale jest okej. Okay. Dobra. QR pożyczył 8 zł. Weź przygotuj wódę, to może nie spierdoli patrząc na to wszystko. Poczekaj, wszystko rozłożę. Dobra. Zuza pożyczył 8 zł. Franio, jako dziewczyna powiem, wyjeb to z tego łóżka proszę. Spodnie są ok, ale ten wiatrak i motes do wyjebania. Generalnie masz syf, ale może Lizie to nie przeszkadza. Następnym razem posprzątaj dobrze, a nie godzin przed randką. Powodzenia. Cisław pożyczył 8 zł. Prawda jest taka, że dupeczki lecą na taką niezdarność. Myślą, że to jest męskie. Męskie? Franio, dzisiaj ostatni seksik z Lizą i do walki nic, profesjonalne podejście. Dokładnie tak. Znaczy, nie. Znaczy, dobra, ładnie to wygląda. A, woda. Też do kuchni. Jest okej? Okay? Ty, a polać winko od razu? Nie. Te przekąski może wezmę też do kuchni. Ty, spróbowałbym tych poki, bo nigdy nie jadłem. Poczekaj, to wezmę, tu schowam. Jak nie będzie smakowała i moja potrawa, to wtedy wejdzie, go mam przekąski. A ten popcorn jest niedobry. Wracam tu, okej. Okay. Ej, przystojny jestem, co? Wyobraź sobie... Jestem troszeczkę, nie? Teraz dobrać muzykę jakąś romantyczną. Nieważne. Dobra, weź mi ktoś dorać muzyką. Rozepnij rozporek? Nie mam rozpięty. Co? Ja mam zapięty właśnie, to musi być rozpięty. Co muzyka do seksu? Czekaj, bo nie mogę to. Dobra, zapnę najpierw koszulę sobie. To ja. Wymoszek. Kunaboi pożyczył 8 zł. Franio, jako osoba identyfikująca się jako helikopter bojowy, powiem pyr 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 pyr. To ja. Wymoszek. Name pożyczył 8 zł, układasz to na tym stole, jakbyś zaraz miał nagrywać zakupy w czasie inflacji, a nie kurwa robił randkę. Mam nadzieję, że tą potrawą będzie pizza 4 sery z Biedry. To ja. A, wymoszek. Duży pożyczył 8 zł, stary, proszę cię, weź te prześcieradło z łuska, daj do schowka, wyjeb ten popcorn, umyj te szklanki ze zmywarki i daj wino do lodówki. Jak to zrobisz, to jest szansa, że może się uda. Właśnie, przecież po co? Jak szklanki? Przecież szklanki wyjąłem ze zmywarki, to są czyste chyba, no nie? Dzięki Seba za donate. To ja. Detektyw Łutkowski pożyczył 8 zł. Zezol, zamówiłem litr wody mięta, co chcesz do popicia? Nie mogę, bo ja mam walkę za chwilę. Wymoszek. Doradca pożyczył 8 zł. Rozepnij tą koszulę, zjebie, bo wyglądasz jak na zakończenie podstawówki. To ja. Jak? Wymoszek. Ex pożyczył 8 zł. Błagam cię, umyj te szklanki, co miały wodę ze zmywarki. Po co? To ja. Wymoszek. Kończur pożyczył 8 zł, playlista do ruchania na Spotify. Serio, najlepsza romantyczna muzyka. Pokaż, sprawdzam. To ja. Wymoszek. Potężne prącie pożyczył 8 zł, pierdolnij od razu te dureksi na talerz, żeby wiedziała, co jest 5. Dalić. To ja. Wymoszek. Pajter pożyczył 8 zł, Franio, a czym ty otworzyć wino, chyba nie zębami jak piwo. To ja. O kurwa, czekaj! Wymoszek. Wiercisław pożyczył 8 zł, przede wszystkim buzi w policzek na przywitanie, jednego dżureksa otwórz i daj pod łóżko, ale tak, żeby zauważyła, dupeczki muszą być zazdrosne. Tak? A już zużytego? Dziękuję Juty69 za suba, ale nie wiem, czy to zadziała też. E, te poki są zajebiste. Nie, czekaj, playlista do ruchu. To ja. Wymoszek. Marek pożyczył 8 zł, weź debilu te przekąski na jakiś talerzyk czy coś, poki do szklanki i obrus jakiś miłego Dymańska. Nie no, poki zjem sobie teraz, bo dobre są. Ona będzie 20:15.
Ty, miałem zrobić sobie... Miałem zrobić sobie tą... maseczkę. Zdążę? Przyszło... Nie wiem. O co mam chodzić z tym łóżkiem? Przecież łóżko jest zajebiście zrobione już. Mam jedzenie, które zrobiłem. Patrzcie. O. Kurwa. Moje spodnie. Dobre.